Trzy. Raz, dwa, trzy. Krzysztof Katerowski, bramkarz Lecha. Po raz pierwszy w tym sezonie, czy na pewno wiosną uczestniczyłeś w treningu, w którym chyba wszyscy bramkarze wzięli udział i czterech was pracowało i ta konkurencja znowu się zaostrza. Tak, faktycznie. Znaczy ten czas, Jasiu wrócił do nas, do treningu, bo z nami był zawsze. Widzieliśmy go co dzień. Dzisiaj trenowaliśmy w większym gronie. No tak, rywalizacja się wzmacnia i teraz w naszych głowach, w naszych rękach wybroni tylko ten najlepszy. Trener teraz ma dobry wybór, myślę, że najlepszy w Polsce. Zawsze powtarzałeś, że jesteś gotowy do gry w każdej chwili. Wierzysz, że zagrasz jeszcze w tym sezonie? Pewnie, że wierzę. Po to trenuję, po to tutaj jestem, aby być gotowym. Będzie taka potrzeba, to wejdę do grania i będzie z tym najmniejszego problemu. Aczkolwiek, tak wspomnieliśmy przy pierwszym pytaniu, rywalizacja jest olbrzymia. Ale nie z takimi już rywalami rywalizowałem, co dla mnie naprawdę nic nowego, nie robi na mnie aż takiego wrażenia. Ale tak powiedziałem też wcześniej, no jest to komfort, na pewno świetny dla klubu. Jak oceniasz sytuację w tabeli Lecha Poznań i szanse na Mistrzostwo Polski? No to jest pytanie, które cały czas będzie powracało, dopóki te teoretyczne szanse jeszcze są. No pewnie tak, wy wszyscy się zastanawiacie, wiemy doskonale, że przy takiej ilości punktów do grania tych dwóch kolejek zostaje nam 5. Dużo i mało, mamy mecz bezpośredni i musimy liczyć na potknięcie przeciwnika. Patrzymy tylko na pierwsze miejsce, nie ma co ukrywać, tylko to nas interesuje na tą chwilę. To tu nic mądrego nie wymyślę. No, musimy dokończyć, wygrać te dwa pozostałe spotkania, poczekać do podziału i wtedy po prostu 7 punktów, już 7 meczów zagrać na bezwzględnie wygrywając. Nie ma tutaj już żadnych kalkulacji. To nie będzie kalkulacji, to będą na spotkania mega, mega istotne. I tak jak powiedziałem, 5 punktów jest to do odrobienia w 7 meczach jak najbardziej. Przypomnę wcześniejsze sytuacje, ale teraz ten sezon jest inny, dziwny i sami zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Co pomyślałeś, 90 minuta kontuzja Macieja, 2010 mecz z Legią, kontuzja Jasia, tyle samo kolejek do końca. Tak, no, to widzisz. Tak powiedziałem, jestem tam, a co pomyślałem, no już chciałem wejść. Byłem gotowy w takim meczu, myślę, że każdy z nas był gotowy do grania, ale myślę, że było zdarzenie nieprzyjemne, ale po prostu chyba wyjdzie z tego. Krzysztof, ale ty mówisz, że sytuacja komfortowa do trenera, bo dużo bramkarzy, ale w kontekście najbliższego meczu już tak komfortowa nie jest, bo Jasiu dopiero zaczął, więc jeszcze trochę pewnie potrzebuje czasu. Maciej ma to kolano zbite, no niby ma być do gry, no ale jednak utyka, więc wygląda na to, że ten wybór zaczyna się ograniczać do siebie. Fajnie, no nie to będzie. Co mam mówić, nie będę płakał z tego powodu, aczkolwiek tak powiedziałem wcześniej, myślę, że mamy jeszcze naprawdę dużo dni. Jest to przykra dolegliwość odnośnie Grostka, bo miałem podobne, ale myślę, że w każdym dniu to będzie dużo lepiej. Będzie gotowy, będzie. Jeżeli nie będzie gotowy, to jestem ja gotowy. A to jest podobne to, co miałeś w Krakowie, pomyślę? Tak, tylko w innym miejscu dokładnie, więc miałem naprawdę całkiem niedawno tą przypadłość. Męczyłem się z nią chyba tak faktycznie do środy, do czwartku, ale w czwartku tutaj nasi rekrutanci już naprawdę robią dobrą robotę i myślę, że tak ja sobie wyobrażam, że do czwartku Grostek będzie gotowy. A jak nie, to jestem w gotowości. Tak się z tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, mógłbyś powiedzieć, kiedy przestaniesz być potrzebny? Powiem tak, nie chciałbym. Zawsze chciałbym. Zawsze chciałbym być gotowy i potrzebny. Tak tutaj już się zadomowiłem, nie ma co ukrywać. To jest taki już mój drugi dom i chciałbym moją przyszłość tutaj, jakby to powiedzieć, ciągnąć, no to kontynuować tą moją pasję i przygodę w Lechu Poznań. A co do następców, no oczywiście podpowiadam już młodym, jeżdżę do Akademii Lecha, jestem twarzą Akademii, przy Akademii Rejsa, WAP, po prostu grę bramkarzy, tam też pomagam małym chłopakom, młodym chłopakom, więc myślę o tym, naprawdę myślę i przyszłość waszych w tym kierunku. Właśnie, bo kiedyś wspomniałeś, że niekoniecznie praca z dorosłymi bramkarzami, ale bardziej Cię interesuje szkolenie młodych bramkarzy. Tak na tą chwilę mam. Faktycznie cieszy mnie to, jak młodzi chłopacy robią jakiś postęp i ogólnie zacząć im pokazywać taką wiedzę teoretyczną i później taktyczną, techniczną, bo to mnie najbardziej cieszy. Seniora mnie na tą chwilę nie chciałbym zacząć. To jeszcze zapytał o najbliższy mecz. Taki rywal jak Jagiellonia Białystok w Waszej sytuacji, no to jest do połknięcia chyba. No tak, musimy. Zdajemy sobie sprawę, że mecz z Legią już był, to już jest historia.
Historia też jest taka, że po tych meczach Legią nie będzie nasze mecze spotkania. Ja mam przynajmniej w głowie ostatnie spotkanie, tak, po Legii przyjechała pod Beskidzie chyba i nie było to w naszym wykonaniu dobre spotkanie, więc teraz musimy odwrócić i musimy być skoncentrowani, że to nie tylko Legia już była i teraz to też na Gielonie. Musimy to spotkanie wygrać i patrzeć przed siebie. Jeszcze jest taka sytuacja, że masz 3 żółte kartki na koncie, a nawet podczas transmisji meczu w Warszawie było widać, że wyrywasz się czasami z ławki rezerwowych. No mówmy się szczerze, że rozmawiamy w dosyć trudnej wtedy sytuacji, bo jeden wybryk i nie grasz w kolejnym meczu. No tak, faktycznie dostałem 2 kartki grając i 1 nie grając. Teraz się smażę, aczkolwiek takie są emocje. Takie są emocje, ja taki też jestem czasami wybuchowy i ciężko mi to o tym zapanować. Dopiero później pomyślę, ale tak jest w sporcie i tego nie zmienię. Tak po prostu reaguje i tyle. Masz karę zapowiedzianą podobno, jak dostaniesz 4 na ławce też, tak? No tam się chłopacy śmieją, ale nie zajmą graniem, a nie karami, więc tak na poważnie, no nie, to była dziwna sytuacja, oczywiście nie ukrywa, że druga kartka z ławki to było coś niesamowitego. No Krzysztof, w poprzednim sezonie byliście mocniej na wyjazdach, teraz jesteście mocniej u siebie. Jak to można wytłumaczyć, taką zmianę? No właśnie, jak? Wy siedzicie tam i myślicie, to wy nam powiecie. Nie. Przede wszystkim ja sobie tak kojarzę, że jak zawsze był silny w Poznaniu, tak powinno być. To jest taka twierdza, tutaj drużyny bały się przyjeżdżać, teraz już te duże stadiony troszeczkę się otworzyły w większych miastach, więcej tych miast jest i te stadiony już takiego nie robią wrażenia jak kiedyś w Poznaniu. Takie jest moje odczucie. Ale mimo wszystko my tutaj chcemy atakować, że chcemy grać ofensywnie i chcemy tutaj stołem siedzi i z tego też może biorę później korzystny wynik. No wyjazdach faktycznie nam teraz nie idzie, tak jak w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie to szliśmy od zwycięstwa do zwycięstwa, więc jak to wytłumaczyć, nie mam pojęcia. Dzięki.